W tym filmie pokażę Ci dwa rozwiązania, dzięki którym będziesz mógł publikować swój wpis, film, relacje w wielu mediach społecznościowych jednocześnie, co oszczędzi Ci mnóstwo czasu. Zaczynamy. Na początek pokażę Ci narzędzie, z którego korzystam osobiście. Moim zdaniem to narzędzie ma najlepszy stosunek ceny do jakości, szczególnie jeśli skorzystasz z aktualnie aktywnej promocji. Link do zakupu tego narzędzia w promocji znajduje się w opisie tego filmu. Jeśli jest nieaktywny, to znaczy, że się spóźniłeś. Pokażę Ci teraz, jak wygląda to narzędzie od środka. Tak wygląda to narzędzie po zalogowaniu. Mam tutaj najważniejsze informacje o moim koncie. Jest tutaj mnóstwo funkcji. Ja pokażę Ci tylko te najważniejsze, z których korzystam na co dzień. Mamy tutaj inbox. Tutaj możemy odczytać wiadomości od naszych klientów. Możemy sobie kliknąć na Publishing i w tym miejscu mamy najważniejszy element. W tym miejscu możemy sobie publikować nasze treści. Możemy również zaplanować te treści, które będą udostępniane automatycznie. Tak wyglądał mój kalendarz na styczeń, czyli mamy tutaj filmy, które udostępniają się automatycznie o określonych godzinach i w określonych mediach społecznościowych. Dodanie takiego filmu jest bardzo proste. Wystarczy, że klikniesz sobie na plusik przy danej dacie i tutaj wybierasz termin publikacji, wybierasz w jakich mediach społecznościowych ma ten post się pojawić, czyli ja wybiorę sobie na przykład Facebooka, TikToka i na przykład Instagrama. I teraz mogę wybrać rodzaj treści. Może to być zdjęcie z tekstem, może to być film, może to być galeria, link, tekst, story lub reel, czyli mamy wiele możliwości, które możemy sobie tutaj wybrać. Ja wybieram sobie reel i teraz mogę wybrać wielkość filmu. No i tutaj mamy możliwość przesłania maksymalnie filmu, który zajmuje 500 MB, więc w przypadku krótkich filmów jest to wystarczające. Przesłałem tutaj przykładowy film. Tutaj mogę dodać tytuł, napisy, mogę dodać hashtagi. No i mam informację, ile zostało mi miejsca na opis, bo różne media społecznościowe mają różne limity. Mamy też menadżer hashtagów, który automatycznie podpowiada nam, jakie hashtagi mogą się tutaj znaleźć. No i możemy sobie jeszcze wybrać dodatkowe zaawansowane funkcje, ale o tym nie będę mówił. No, po wybraniu tych wszystkich elementów klikam sobie schedule, czyli zaplanuj. Po publikacji widzę w kalendarzu nowy wpis, który mogę sobie przesunąć w wygodny sposób i opublikować go na przykład w inny dzień. Wtedy system automatycznie przestawi go na inną godzinę. Po lewej stronie mamy wygodny pasek do filtrowania różnych informacji. Jeśli masz tego dużo, no to będzie to bardzo pomocne. Jeśli chcesz, żeby ten system działał, żebyś tutaj pokazywały się różne media społecznościowe, to musisz dodać je w ustawieniach, czyli wejdź sobie tutaj w Settings i Channels. Tutaj pokażą się dodatkowe opcje i musisz połączyć na przykład Twojego Facebooka czy też Instagrama z tym narzędziem, aby mógł publikować posty w Twoim imieniu. Firma została założona w 2019 roku, pochodzi z Ameryki, no i możesz sobie o niej poczytać, żebyś miał pewność, że to Ci odpowiada. Moim zdaniem to narzędzie jest najlepsze w kategorii cena-jakość. Nie znalazłem nic lepszego, a uwierzcie, szukałem bardzo długo, więc jeśli chcesz skorzystać, to koniecznie kliknij teraz w link w opisie i kup, dopóki jest promocja, bo naprawdę takich ofert jest bardzo mało na rynku. Teraz pokażę Ci alternatywną opcję. Gdyby na przykład promocja się skończyła, wtedy możesz wykorzystać inne narzędzie. I to drugie narzędzie ma jedną zaletę. Ma wersję bezpłatną, która daje pewne możliwości. Chodźmy do drugiego narzędzia. Drugie narzędzie nazywa się Publer. Jego dużą zaletą jest to, że ma bezpłatne konto, które umożliwia dodanie tutaj 3 kont do mediów społecznościowych, no i możemy sobie zaplanować 10 postów. I no niestety w wersji Pro cena zaczyna się robić już nieco wyższa. Jeśli masz dużo kont społecznościowych, no to wtedy ta cena mamy już 120 zł miesięcznie, no więc niestety jest to o wiele droższe rozwiązanie niż to, które pokazałem pierwotnie, ale oczywiście cena to jest pojęcie subiektywne, więc wszystko zależy od Twoich potrzeb. Ja pokażę Ci, jak to narzędzie wygląda w bezpłatnej wersji. Sam panel klienta jest dużo prostszy, jest tutaj mniej funkcji, ale jest za to bardzo czytelnie. Mamy tutaj nasze posty, mamy kalendarz. W tym wypadku nie mam tutaj nic wyświetlone, ponieważ jest to konto bezpłatne, z którego nie korzystam, no ale wystarczy, że dodasz sobie tutaj jakąś treść, dodasz hashtagi, no i również będziesz mógł sobie zaplanować taki post w mediach społecznościowych. To narzędzie jest bardzo fajne, jeśli dopiero zaczynasz, masz mało kont społecznościowych, a chcesz właśnie zautomatyzować nieco ten proces, wtedy bezpłatna wersja będzie ok. A jeśli masz więcej kont społecznościowych, chcesz więcej możliwości, no to oferta promocyjna pierwszej aplikacji jest naprawdę świetna. Polecam Ci ją, kliknij w link w opisie. No i mam nadzieję, że to narzędzie Ci pomoże w rozwoju Twojego biznesu online. Zapraszam Cię teraz do kolejnych materiałów.